Dzień dobry. Otwieram posiedzenie 59. zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie. Witam serdecznie Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, witam kierowników jednostek podległych, witam Panią Blonkowską, witam Panią Jolę, witam Panią Żołądkiewicz. I witam wszystkich pracowników urzędu, wszystkich zebranych. Przechodzimy w takim razie do punktu drugiego. Proszę Państwa, Wysoka Rado, na dzień dzisiejszy zaprosiłem Panią Wioletkę Żołądkiewicz. To była nasza radna, Pani Wiceprzewodnicząca Rady, ponieważ z dniem 31 sierpnia Pani zrezygnowała z bycia radną, natomiast jednocześnie wygrała konkurs na dyrektora naszej szkoły w Zalewie i gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Z tego też powodu chciałem, co się stało? Z tego też powodu, wszystko jedno, ale jest wśród nas. I to do Pani Wioletki i z tego też powodu pozwoliłem sobie zaprosić i wręczyć skromny bukiecik kwiatów i serdecznie podziękować i pogratulować i życzyć w nowej pracy wszystkiego najlepszego. Pan Burmistrz, może dwa słóweczka jeszcze? Ja do tych życzeń do mikrofonu się dołączam. Serdecznie dziękuję za pracę w Radzie Miejskiej tutaj jako wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Pani Wioletko, również serdecznie gratuluję wyboru na dyrektora szkoły podstawowej w Zalewie wraz z przedszkolem. Także chcemy wspólnie z panem przewodniczącym wręczyć, ale gdybyście Państwo pozwolili, chciałbym prosić również panią kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Jolantę Skrzypiec, ponieważ mam piękny list gratulacyjny i też piękną niespodziankę, bardzo istotną dla MOPS-u i dla naszej gminy. Bardzo prosimy. Przechodzimy do punktu kolejnego. Stwierdzam kworum. Na 14 radnych jest 11, co jest, sesja ma zdolność uchwalania uchwał i porządek obrad. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja już mówiłem o tym na posiedzeniach komisji poniedziałkowych i wtorkowych. Mam prośbę, aby do porządku obrad dzisiejszej sesji wprowadzić jeszcze dwa projekty uchwał związane z dynamiką działań naszej gminy, urzędu w końcówce zamykania roku budżetowego. I zrobiliśmy to świadomie. Jak Państwo doskonale wiecie, zgodnie ze statutem na sesję dzisiejszą, która jest sesją budżetową uchwalenia budżetu na rok 2024. Materiały zgodnie ze statutem dwa tygodnie wcześniej przed posiedzeniem sesji przesyłaliśmy, ale poczekaliśmy do końcówki zeszłego tygodnia, żeby wszystkie kosmetyczne jeszcze uwagi związane z potrzebami i naszych jednostek podległych i Urzędu Gminy, żeby kosmetykę zrobić jeszcze aktualnego budżetu na rok 2023. Stąd też prośba, aby do porządku obrad wprowadzić, tak jak powiedziałem, dwa projekty uchwał. Jedną automatyczną, zmieniającą wieloletnią prognozę finansową gminy Zalewo na lata 2023-2040 i drugą uchwałę w sprawie tych kosmetycznych, jak to powiedziałem, w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na rok bieżący 2023. Bardzo proszę, żeby Wysoka Rada zechciała wprowadzić te dwa projekty. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do porządku? W takim razie przegłosujmy.
11 głosów za. W takim razie przechodzimy do trzeciego punktu, przyjęcie protokołu z 56. Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2023 roku. Protokół był wyłożony w biurze Rady. Czy są jakieś pytania, wnioski? Nie widzę. W takim razie proszę, przegłosujmy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu 56? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 głosów za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 57. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 listopada 2023 roku. Również ten protokół został wyłożony w biurze Rady. Czy są zapytania, wnioski? Nie widzę. W takim razie proszę, przegłosujmy, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu 57. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie. Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 głosów za. Piąty punkt. Przyjęcie protokołu z 58. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023 roku. Również protokół został wyłożony w biurze Rady. Czy są jakieś wnioski, zapytania? Nie widzę. W takim razie proszę, przegłosujmy, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu 58. Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. 11 głosów za. Przechodzimy do szóstego punktu. Odczytanie protokołu nr 3/23 Komisji Rewizyjnej, które posiedzenie odbyło się dnia 24 października 2023 roku. Proszę pana przewodniczącego. Protokół nr 3/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24 października 2023 roku. W posiedzeniu udział wzięli pan Dariusz Niedzugarski, przewodniczący komisji, pani Iwona Głąb, zastępca przewodniczącego komisji, pan Jan Gal, członek komisji, pan Mirosław Mićko, członek komisji. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zalewie w dniu 24 października 2023 roku odbyła posiedzenie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Tematem posiedzenia była analiza kosztów zużycia energii elektrycznej na terenie gminy w 2022 roku. W posiedzeniu komisji uczestniczyli burmistrz Zalewa pan Marek Żyliński oraz kierownik referatu inwestycji gospodarki mieniem komunalnym pan Rafał Konicz, którzy odpowiadali na pytania członków komisji i udzielali wyjaśnień w zakresie wyżej wymienionego tematu. Ponadto członkowie komisji rewizyjnej otrzymali pisemną informację dotyczącą zużycia energii elektrycznej w roku 2022 i latach poprzednich. Kierownik referatu inwestycji gospodarki mieniem komunalnym pan Rafał Konicz przedstawił analizę zużycia energii w 2022 roku. Omówił zasady zakupu energii przez gminę. Wyjaśnił powody wzrostu kosztów energii elektrycznej w roku 2022 poniesionych przez gminę na świetlice wiejskie, remizy OSP, tereny rekreacyjno-sportowe i oświetlenie uliczne. Zwrócił uwagę, że w związku z przeprowadzoną w 2021 roku termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie i montażem paneli fotowoltaicznych obserwuje się obniżenie zużycia energii. Dzięki powyższemu możliwe było dostosowanie się do ustawy i zarządzenia burmistrza nakładającego na jednostkę konieczność uzyskania 10% oszczędności energii w stosunku do adekwatnego okresu roku 2018 i 2019. W roku 2022 nie zaobserwowano zwiększenia zużycia energii elektrycznej w dziale oświetlenie uliczne. Wymieniono około 16% opraw oświetleniowych, to jest 159 sztuk, na oprawy energooszczędne typu LED. W wyniku tego działania zaoszczędzono w ciągu roku około 36 tysięcy złotych. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy zostali zobowiązani przez burmistrza do podjęcia działań w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na terenie podległych im placówek. Burmistrz Zalewa pan Marek Żyliński podkreślił, że gmina w odpowiednim momencie weszła w grupę zakupową dostarczania energii, uzyskując tym samym ceny konkurencyjne. Przedstawił również, że gmina posiada 3 dokumentacje na termomodernizację obiektów jednostek samorządowych na terenie miasta.
odnośnie oświetlenia ulicznego poinformował, że gmina w sposób ciągły modernizuje i wymienia lampy uliczne starego typu na lampy energooszczędne. Będą sukcesywnie wymieniane słupy i lampy na terenie miasta i gminy w miarę pozyskanych środków finansowych. Pan Konicz poinformował, że dostawcą energii elektrycznej dla gminy jest firma Tauron. Jednocześnie firma ta jest nabywcą energii z paneli fotowoltaicznych należących do gminy. Dostawca dzięki podpisanej umowie został zobligowany do zapewnienia stałej, niezmiennej ceny sprzedaży prądu do roku 2025. Jest to rozwiązanie korzystne dla gminy. Ponadto gmina ponosi koszty związane z dystrybucją prądu. Umowa z energooperator. Zwrócono uwagę na znaczące zwiększenie wydatków za energię w 2022 roku w ujęciu całościowym. Powodem takiej sytuacji był duży wzrost ceny jednostkowej energii, natomiast zużycie energii pozostawało na tym samym poziomie. W celu zwiększenia oszczędności w opłatach za energię gmina sukcesywnie dokonuje wymiany opraw oświetlonych na terenach wiejskich, a na energooszczędne lampy LED planowana jest wymiana około 70-80% istniejących lamp. Koszt wymiany jednej lampy to około 700-800 zł, na które gmina stara się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Koszty związane z opłatami za energię elektryczną w świetlicach wiejskich ponoszone są przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie. W przypadkach połączenia świetlic z remizami strażackimi opłaty ponosi gmina, na przykład Dobrzyki Urowo. Komisja sugerowała, by częściowy koszt utrzymania świetlic w zakresie opłat za energię elektryczną poszerzony był w ramach Funduszu Sołeckiego. Komisja po uzyskaniu informacji na temat analizy kosztów zużycia energii elektrycznej nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie wydatków ponoszonych na energię elektryczną. Zauważyła, że są podejmowane działania w celu uzyskania oszczędności. Na tym protokół zakończono. 6.11.2023 rok. Podpisy członków komisji. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Zalewo w roku szkolnym 2022-2023. Temat ten był ruszany na komisjach. Czy są jakieś, jest pani dyrektor zespołu szkół, czy są jakieś pytania, zapytania, wnioski? Nie widzę. W takim razie proszę, przyjmijmy informację. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem informacji? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 11 głosów za. Punkt 8. Ósmy punkt. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc wrzesień-listopad 2023 przez Komisję Stałą. Proszę Komisję Zdrowia. Komisja w trakcie posiedzenia, które odbyło się we wrześniu, zapoznała się z informacją dotyczącą bezpieczeństwa w gminie Zalewo w oparciu o informację Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zajmowała się gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym. Ponadto opiniowała materiały sesyjne. Dziękuję. Dziękuję. Informacja z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania. Komisja w trakcie posiedzenia, które odbyło się we wrześniu, analizowała finansowanie programu Posiłek w Szkole i w Domu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie w roku 2022. Ponadto opiniowała materiały sesyjne. Dziękuję. Dziękuję. Komisję Rolnictwa proszę. Informacja z pracy Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. Komisja w trakcie posiedzenia, które odbyło się we wrześniu, analizowała wnioski wpływające do projektu budżetu gminy Zalewo na 2024 rok. Ponadto opiniowała materiały sesyjne. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa. Informacja z pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
Komisja w trakcie posiedzenia, które odbyło się we wrześniu, zapoznała się z informacją o stanie hydrantów i zbiorników PPOŚ. Planowano także analizę oceny stanu bezpieczeństwa na drogach porządku bezpieczeństwa publicznego w oparciu o informacje z posterunku Policji w Zalewie w roku 2022. Niemniej nie uzyskano informacji z posterunku, ponadto opiniowała materiały sesyjne. Podpisała przewodnicząca komisji Dorota Obszańska. Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Zalewa w okresie od 28 września do dnia dzisiejszego. W tym czasie miałem do wykonania 19 uchwał Rady Miejskiej, które są w trakcie wykonywania lub są wykonane, i wydałem 44 zarządzenia burmistrza. Z istotnych wydarzeń postanowiłem podkreślić ogrom zadań inwestycyjnych, które mamy szansę zrealizować. Tutaj wylistowałem w sprawozdaniu, bo mam świadomość, że sprawozdanie idzie również na nasze strony internetowe. To o czym rozmawialiśmy na komisjach, skutecznie staraliśmy się o pozyskanie PROMES z Polskiego Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, i tutaj macie Państwo wylistowane te pozycje. Chcę tylko podkreślić, i to już mówiłem na komisjach, że łącznie, nie będę czytał szczegółowo, bo Państwo tu macie i wysokość dofinansowania, i mechanizm PROMES z Banku Gospodarstwa Krajowego jest Państwu doskonale znany, że po podpisaniu umowy z wykonawcą i wykonaniu zadania, wykonawca w pierwszym ruchu po podpisaniu umowy dostaje od nas z gminy wkład własny, natomiast całkowite pieniążki po wykonaniu robót, po sporządzeniu protokołu odbioru, także to jest dość trudny proces, ale te zadania, to jest nasza szansa ogromna na przyszły rok. Z tegoż powodu, że łącznie w tych pięciu pozycjach, jeśli Państwo to sumujecie, to PROMES otrzymamy niespełna 21 milionów, a wkładu własnego 1 960 000. Oczywiście przy założeniu, że wykonawcy nam dokładnie złożą takie oferty, a nie wyższe. Udało nam się z edycją pierwszą, to już trzecie nasze było podejście, bo dwa pierwsze przetargi, może inaczej, realizacja dwóch pierwszych PROMES, niestety musiałem przetargi unieważniać, bo znacznie przekraczały możliwości i PROMESy, i możliwości dofinansowania przez gminę. W końcówce listopada złożyliśmy wniosek o po raz trzeci przyznanie nam tej PROMESy i to udało się skutecznie. 12 grudnia, to jest szczegółowo tam zapisane w rozdziale referatu rozwoju lokalnego, po raz trzeci otrzymaliśmy 12 grudnia PROMESę na 4 050 000 realizacji zadania budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie. Aktualnie z tych pięciu zadań zlecone są już przetargi na drogę na kolonie Dobrzyki i prowadzimy przetarg na modernizację zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie, czyli remont, błagający już ten budynek o remont od lat, i to jest zadanie łącznie 6 800 000. Zainteresowanie jest, widzimy potencjalnych wykonawców, dość duże, bo są zadawane pytania szczegółowe, techniczne, no i pozostaje nam tylko marzyć, żeby wykonawcy w punkt zmieścili się ze swoimi ofertami. Pozostałe przetargi będziemy przygotowywać w najbliższym czasie. I w punkcie drugim istotnych wydarzeń pozwoliłem sobie na podkreślenie tego wydarzenia, które żeśmy tutaj dziękowali pani kierownik MOPS-u, pani Jolancie Skrzypiec, tutaj odczytując list od wojewody gratulacyjny, ale tak już szczegółowo, bo mam to
wpisane w sprawozdaniu, więc tak jak żeśmy mówili, pracownicy naszego MOPS-u zostali nominowani do nagrody wojewody Amicus Bonus 2023 i w dniu 7 grudnia osobiście pracownicy socjalni naszego MOPS-u pojechali do Olsztyna, pani Lidia Dmytryszyn, pani Anna Mićko, pani Elżbieta Markiewicz, pan Emil Ogrodowczyk wraz z panią kierownik Jolantą Skrzypiec i tam na oczach przedstawicieli całego województwa odebrali właśnie z rąk wojewody to wyróżnienie, które pokazywaliśmy i ten piękny list gratulacyjny. Dlatego też chciałem, żeby to dla historii zostało w sprawozdaniu i w naszej dokumentacji urzędu. Referat inwestycji, jeszcze chcę jedną rzecz, której tutaj nie umieściłem, ale podkreślić również wspaniałe wydarzenia integracyjno-kulturalne, które w tym okresie listopadowo-grudniowym w naszej gminie są realizowane. Była piękna impreza nadanie imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Borecznie. Był już po raz drugi z dofinansowaniem KOWR zorganizowany jarmark bożonarodzeniowy, który się bardzo podoba i naszym mieszkańcom, i gościom z zewnątrz. Tu dziękuję, bo bardzo się w to zaangażowały panie z referatu, pana Rafała Konicza, pani Natalka Antolak i pani Agata Makowska. Ponadto mieliśmy też bardzo fajne takie lokalne imprezy, jak uroczyste spotkanie z Zaleckim Klubem Seniora w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Mieliśmy spotkanie wigilijne z podopiecznymi i pracownikami świetlicy terapeutycznej Tęcza. Był wspaniały udział mój w kiermaszu świątecznym, impreza była wspaniała i wziąłem w tym udział w kiermaszu świątecznym zorganizowanym w szkole podstawowej w Dobrzykach. Bardzo fajne osełko w wykonaniu dzieci i przedszkolaków i uczniów. Piękne rękodzieła świąteczne, bardzo sympatyczne, integracyjne wydarzenie. Jeszcze Mikołajki były tradycyjnie 6 grudnia tu na placu, ale ja na tym nie byłem, tu już Dom Kultury to zorganizował i wiem, że wczoraj były Mikołajki piękne w Domu Kultury, był pan przewodniczący, jak żeśmy rozmawiali tutaj z panią dyrektor Domu Kultury, to sala była pełna i dzieci, młodzieży bardzo dużo. Chcę podkreślić te rzeczy, bo to są piękne aktywności integracyjno-kulturalne odnoszące się do naszej tradycji i grudzień mimo wielu wydarzeń to jednak w naszej pamięci jako dzieci, jako młodzież i już dorośli jest wspaniałym, cudownym przeżyciem tym właśnie tego święta Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, w poszczególnych referatach macie rozpisane zadania już w referacie inwestycji komunalnych, to bardzo mnie cieszy, że w większości informacji jest zakończenie zadania, zagospodarowanie, zakończona przebudowa drogi, także bardzo się cieszę, właściwie teraz mamy ostatni odbiór, pan Rafał pojechał na odbiór nawierzchni drogi Karpowo w prawo przy kaplicy, jak się jedzie na Wieprz. To było zadanie realizowane przez Związek Gmin Czyste Środowisko. Taki pomysł mieliśmy, zgłosiliśmy, 9 gmin ze Związku Gmin to realizuje. Strasznie się baliśmy, jak ta pogoda, ten śnieg spadł, że możemy nie zdążyć tego zrobić, bo wytwórnia mas bitumicznych ma czynny swój zakład i ten producent asfaltu ma czynny do jutra, ale te ostatnie dni poprawy pogody pozwoliły, że dzisiaj pan Rafał teraz pojechał na odbiór tych tam 500 metrów drogi asfaltowej przed Karpową w prawo przy kaplicy. Także tutaj w referatach poszczególnych mamy dokładnie informacje, że zadania zostały albo przez zewnętrznego odbiorcę przyjęte, skontrolowane, wszystko jest w porządku, albo rok 2023 w tych wszystkich większości przedsięwzięć mogę powiedzieć
100% zgodnie z planem udało nam się dopracować. No mam to, czego się obawialiśmy, te dwie drogi, które musieliśmy oszczędnościowo zmniejszyć, trochę zmienić nawierzchnię. To jest ta część drogi tutaj jadąc od naszej poczty Sienkiewicza na Sadławki. Tam jest odcinek nieskończony, nie położyliśmy asfaltu z tego powodu, że nie mieliśmy pieniędzy. I tą samą historię mam w Hucie. Dzisiaj miałem wizytę mieszkańca. Niestety ta pogoda, te skoki temperatury, mróz, opady, to tutaj szczególnie w Hucie mam kłopot z tą drogą. A jak Państwo pamiętacie, próbowaliśmy dokończyć te drogi przetargiem i zabezpieczonymi pieniążkami w budżecie na 400 tysięcy złotych. Ale do przetargu zgłosił się jeden wykonawca i ponad 1 000 000 złotych zaproponował, że to zrobi. No w związku z tym musiałem ten przetarg unieważnić, ale będziemy musieli przemyśleć już w okresie, no nazwijmy, kiedy będzie możliwość prac inwestycyjnych w budżecie na ten rok. Przepraszam, w projekcie budżetu na rok 2024 mamy te 400 tysięcy zapisanymi Sadławkami, ale będziemy musieli pomyśleć również o tym krótkim odcinku drogi właśnie w Hucie. Szczegóły są opisane tutaj w sprawozdaniach. Referat pana Cezarego Trukawki pracuje, sprawy bieżące, tak jak go pytałem. Ta ostatnia ustawa sejmowa o przedłużeniu dotacji do cen energii, ciepła i tym na pół roku do czerwca mamy ten sam stan. Także te spotkania tu ze wspólnotami, to myślę, że mieszkańcy tej wspólnoty tu przy ulicy Żeromskiego mają prawo być, odetchnąć z ulgą, że jeszcze te dopłaty będą. Rok mamy planowany budżet bardzo ambitnie, z tymi promesami, gdyby udało nam się 100% tego zrealizować, to by było bardzo dobrze. To tyle w szczegółach, to mówię, materiał macie Państwo tu do dyspozycji, jeśli jakaś tam drobna rzecz Państwa interesowała, to do dyspozycji jestem ja lub kierownicy merytorycznej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję tutaj bardzo. Mam pytanie tylko. Tutaj, żeby coś więcej pan burmistrz powiedział na temat tego wmurowania kamienia w Pułpsi odnośnie tej biogazowni w budowie w Pułpsi. Nie byłem na tym. Był pan Rafał Konicz i pan Andrzej Cympel. Po prostu firma, która, no nie wiem, już 2 lata temu chyba ma no, pozwolenie na budowę na gruntach, które kupiła od gminy, one zostały sprzedane, tak? Te 3 oczyszczalnie ścieków, tam, gdzie takie poletka rozsączające były, te betony, to jeszcze poprzednio nam przygotowali poprzednicy, jak rekultywowali składowisko azbestu w Pułsi, to ten grunt został przygotowany do sprzedaży i on graniczy z naszą oczyszczalnią ścieków i tam właśnie mają pozwolenia na budowę wszystkie procedury administracyjne. Firma, która uzyskała dotacje z programów europejskich na realizację tej inwestycji, tylko czekali na jakąś decyzję finansową. Otrzymali ją, przyjechali razem z współinwestorem, to jest firma jakaś francuska, no i tak chcieli po prostu uroczyście rozpocząć tą budowę. Ponieważ prosili, to wysłałem tam pracownika urzędu, pana Rafała Konicza i pana Andrzeja Cympla z naszego Zakładu Gospodarki Komunalnej. To było, nazwijmy, z ich strony nazwane wmurowanie kamienia węgielnego, czyli tradycyjne rozpoczęcie inwestycji. A przy okazji zrobili jakieś spotkanie szkoleniowe w Kupinie, w tej biogazowni funkcjonującej już u nas. Także to tyle. Na miejscu nie byłem, mówię, nie byłem nieobecny wtedy i poprosiłem właśnie tych dwóch naszych przedstawicieli, był starosta i Łapski też, no to taką zrobili oficjalną, a gości zaprosili z Francji tych współwykonawców. Przypomnę, że tamta biogazownia
przy naszej oczyszczalni ścieków nie budzi jakichś większych zastrzeżeń. To chyba 2 lata temu czy 3 lata temu sprzedaliśmy. Gmina sprzedała te grunty i one są w bezpośredniej granicy z oczyszczalnią ścieków. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Zapytania, interpelacje, wnioski radnych. Nie było w dniu dzisiejszym żadnych pisemnych. W takim razie przechodzimy do 10-minutowej przerwy przed uchwałami. Bardzo proszę. Rozpoczynamy posiedzenie. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwał. Numer 1 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo na lata 2024-41. Punkt A. Odczytanie projektu uchwały. Bardzo proszę, pani skarbnik. Uchwała Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo na lata 2024-2041. Podstawa prawna uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2024-2041 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2041 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf czwarty. Upoważnia się burmistrza do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf piąty. Uchyla się uchwały nr 46/372/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo na lata 2023-2040 ze zmianami. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Dziękuję. Uchwała numer RIO.4-0120-322/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Zalewa projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2041 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach. Przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka. Działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz artykułu 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych postanawia pozytywnie zaopiniować projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo na lata 2024-2041. Uzasadnienie. W dniu 16 listopada 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło drogą elektroniczną zarządzenie burmistrza Zalewa numer 0050/153/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo na lata 2024-2041. Skład orzekający dokonał oceny projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo na lata 2024-2041 pod względem zgodności z prawem ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetu w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Skład orzekający stwierdza, co następuje. Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo przewiduje na 2024 rok dochody ogółem w wysokości 53 miliony 800 tysięcy złotych, wydatki ogółem w wysokości 58 milionów 830 tysięcy złotych, deficyt 5 milionów 30 tysięcy złotych.
prognozowana łączna kwota długu na koniec 2024 ogółem wynosi 20 576 526 złotych 72 grosze. Z projektu wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Zalewo na lata 2024-2041 wynika, że relacja określona w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2024-2041 zostanie zachowana. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono, jak w sentencji uchwały podpisano przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. Dziękuję. Proszę o odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania. Bardzo proszę. Także ja tutaj w tym temacie chciałam powiedzieć, że nie wydano opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania w sprawie ani wieloletniej prognozy, ani w sprawie budżetu z tego względu, że nie było kworum na komisji i nasza komisja no, nie wydała takiej opinii na posiedzeniu dnia 18 grudnia. Bo my nie opiniowaliśmy również żadnych projektów uchwał. Opinia. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Dyskusja. Czy są jakieś pytania, wnioski? Nie widzę. W takim razie przegłosujmy, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały numer 1. Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? 11 głosów za. Dziękuję. Uchwała Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2024 rok. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Dochody budżetu gminy w wysokości 53 miliony 800 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego dochody bieżące w wysokości 32 miliony 940 tysięcy złotych. Dochody majątkowe w wysokości 20 milionów 860 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58 milionów 830 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego wydatki bieżące w wysokości 34 miliony 100 tysięcy złotych. Wydatki majątkowe w wysokości 24 miliony 730 tysięcy złotych. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 24 miliony 700 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 4. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 milionów 30 tysięcy złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 miliony 19 tysięcy 20 złotych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 miliony 10 tysięcy złotych 10 980 złotych. Paragraf czwarty. Przychody budżetu w wysokości 6 milionów 70 tysięcy 35 zł 10 groszy, rozchody w wysokości 1 40 tysięcy 35 zł 10 groszy zgodnie z załącznikiem nr 6. Limit, paragraf 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 tysięcy zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 miliony 19 tysięcy 20 zł. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 040 tysięcy 35 zł 10 groszy. Paragraf 6. Ustala się dochody w kwocie 160 tysięcy złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie 50 tysięcy złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się wydatki w kwocie 175 tysięcy złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 tysięcy złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Paragraf 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust. 4-6 i artykule 403
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Dochody w wysokości 35 000, przepraszam, wydatki w wysokości 35 000. Paragraf 8. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 584 778,93 zł. W tym ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 584 778,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8. Paragraf 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, dochody 590 000, wydatki 590 000 zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 11. Rezerwa ogólna wynosi 70 000 zł. Rezerwa celowa wynosi 90 000 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 12. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów określonych w paragrafie 5 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego, finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ponadto upoważnia się burmistrza do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami, to jest do przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami, przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zalewo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf 13. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Teraz przeczytam opinię. Dziękuję. Tak, opinię też. Dobrze. Uchwała numer RIO.4-0120-323/2023. Skład orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 listopada 2023 roku. W sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Zalewa projekcie uchwały budżetowej gminy Zalewo na 2024 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Piszka, działając na podstawie artykułu 19 ustęp 2 w związku z artykułem 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz artykułu 246 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych postanawia paragraf 1 pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej gminy Zalewo na 2024 rok. Paragraf 2 pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Zalewo na 2024 rok. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2023 roku drogą elektroniczną wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Zalewo na 2024 rok. Burmistrz Zalewa zarządzeniem nr 050/154/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu budżetu gminy Zalewo na 2024 rok przedłożył powyższy projekt Radzie Miejskiej w Zalewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, skład orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w celu w zakresie dochodów i wydatków. Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, wydając opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez burmistrza Zalewa, ustalił, co następuje. W
projekcie budżetu gminy Zalewo planowane dochody na 2024 rok wynoszą 53 miliony 800 tysięcy złotych. Planowane wydatki wynoszą 58 milionów 830 tysięcy złotych. Deficyt budżetu wynosi 5 milionów 30 tysięcy złotych. Przychody zaplanowano w kwocie 6 milionów 70 tysięcy 35 złotych 10 groszy, a rozchody zaplanowano w kwocie 1 40 tysięcy 35 złotych 10 groszy. Burmistrz Zalewa w paragrafie trzecim projektu uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu gminy Zalewo w wysokości 5 milionów 30 tysięcy złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 miliony 10 tysięcy 980 złotych, kredytów w kwocie 2 miliony 19 tysięcy 20 złotych. Sposób finansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku nr 6 przychody i rozchody budżetu w 2024 roku. Będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej gminy Zalewo na 2024 rok. Biorąc powyższą pod uwagę postanowione w sentencji uchwały, a niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia podpisano przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Budżetu też nie ma tego, tak? Przechodzimy do dyskusji. Czy są jakieś zapytania w tym temacie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania tej uchwały. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 2 w sprawie budżetu? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Ja ogromnie dziękuję Wysokiej Radzie za przyjęcie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu naszej gminy na rok 2024. Budżet jest bardzo ambitny. Mimo wielu trudności na rynku usług, materiałów i pewnych zobowiązań krajowych, które musimy jako gmina też od 1 stycznia wprowadzić, ale jak Państwo zwróciliście uwagę, relacje pomiędzy dochodami bieżącymi a dochodami na wydatki majątkowe jest imponujące i tak jak powiedziałem, tam jest powyżej 23 milionów złotych. Jeśli uda nam się szczęśliwie te przedsięwzięcia zrealizować, to naprawdę na tak trudne czasy i krajowe, i europejskie, i światowe, to mogę powiedzieć, że mamy prawo być dumni z tak ambitnego budżetu na rok przyszły. Dziękuję serdecznie. No żal, że to nie jednogłośnie, no ale możliwe. Chciałbym, panie przewodniczący, uniknęło mi jakieś zapytanie, czy ktoś chce zabrać głos odnośnie tego budżetu. Nie zdążyłem podnieść ręki. Czy ja mogę teraz ten głos zabrać? Zapytać? Tylko oświadczenie. Technicznie po prostu. Czyli co, nie mogę na temat budżetu się wypowiedzieć? Ale to ja rozumiem, że musi być jakby poświęcony, bo ja nie wiem. Głosowania, absolutnie. Ja chciałbym wyrazić swoją opinię, dlaczego wstrzymałem się od głosu. Z dwóch powodów. Z pierwszego powodu to jest ochotnicze straże pożarne. Jak pan burmistrz zapewne wie, od tylu lat zabiegamy już o wymianę pojazdów tych naszych samochodów, które no, trzeba jasno powiedzieć, ja to powtarzam co roku, one mają ponad 40 lat te samochody. Przecież to są już zabytki jeżdżące. Ja wiem, że one są sprawne, bo co roku przechodzą przegląd. No ale trzeba jasno powiedzieć, no już czas na wymianę tych samochodów. Przecież to są samochody, które nie powinny już jeździć, a stać w skansenach, jako w muzeach, które można byłoby zobaczyć, a tu w budżecie w OSP nie ma po raz kolejny kwoty, którą można byłoby przeznaczyć na zakup chociażby jednego samochodu. Tym bardziej, że co roku rząd ogłasza różnego rodzaju dofinansowania, programy i doskonale państwo
i pan burmistrz wie, że można taki samochód w cenie prewencyjnej kupić. Więc to jest jedno. Drugie, też jakby niepokój mój wzbudził, może nie mam racji, więc na dyskusję za późno jest, ale jednak wypowiem, a mianowicie dział turystyka. W roku, na rok 2024 przeznaczone jest 266 tysięcy, natomiast tutaj doczytałem, że za rok 2023 przeznaczone zostało 588 tysięcy, więc jakby to jest dość duże kwoty, a jak domniemam, to ta turystyka tylko u nas opiera się na marinie, ewentualnie na utrzymaniu tych naszych kilku kąpielisk. Dziękuję. Dziękuję. Teraz powiem dwa swoje wyrazy, że tak powiem, do pani skarbnik i do pana burmistrza. Gratuluję państwu uchwalonego na dzień dzisiejszy budżetu na 2024. Przechodzimy do punktu kolejnego. Trzecia, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2024. Temat ten był również poruszany na komisjach. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę, przegłosujmy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu numer 3? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 11 głosów za. Dziękuję. Kolejna uchwała w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy Komisji Stałych na rok 2024. Również ten temat był na komisjach i było w Komisji Rolnictwa, tam była zmiana. Proszę panie przewodniczący, może dwa słóweczka. Chodziło o zmianę z trzeciego na czwarty kwartał. A to chodziło o analizę wniosków wpływających do projektu budżetu gminy Zalewo na 2025 rok. Chodzi o to, że GUS później, Komisja Rolnictwa by się odbywała wcześniej, a przychodzi nam później. I także przenosimy to na czwarty kwartał. Dziękuję. No GUS. I nie możemy podjąć podatku rolnego do budżetu, jakie wpływają. Przepraszam bardzo, ja jestem też w Komisji Rolniczej, Rolnej, ale tu chyba nie o tym temacie, panie przewodniczący, pan mówi. Zgodnie z procedurą uchwalania projektu budżetu, wnioski do projektu budżetu składane są do 15 października danego roku. W związku z tym sugerowane było, żeby w czwartym kwartale rozpatrywać te właśnie wnioski. Ja o tym wiem, ale pan przewodniczący mówił o GUS-ie, a GUS dotyczy stawki podatku rolnego, która jest ogłaszana dopiero... Z podatkiem rolnym, jakie stawki są. A to nie są no stawki, ja wiem. Tylko... Dobrze, to jest poprawka, że przenosimy z trzeciego na czwarty kwartał. To nie ma nic. Co dyskutować. To, co było, na trzeci kwartał, będzie to jest w czwarty. Na czwarty kwartał. Jedenaście głosów za, dziękuję. Przechodzimy do punktu projektu uchwały numer 5. Dotyczy powołania składów osobowych z Komisji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczącej tych komisji. Proszę, to chodzi o wybór przewodniczącego. Czy ktoś... Kandydatów proszę. Proponowałbym panią radną Krupińską na przewodniczącą. Czy pani wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy są jeszcze? Tak. Czy są jeszcze jakieś inne osoby? Nie widzę. W takim razie przegłosujmy. Kto z pań i panów...
Ale no to w takim razie odczytam za jednym z tym. Projekt numer 5 zmieniający uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym jednolity tekst Dziennik Ustaw z 2023 pozycja 40 ze zmianami oraz stosownie do treści paragrafu 16 ust. 1 Statutu Gminy Zalewo uchwala się co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 1/5/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 listopada 2018 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji zmienionej uchwałą nr 49/406/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 1, jedynka, paragraf 1, ustęp 2 otrzymuje brzmienie 2. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, przewodnicząca pani Katarzyna Katarzyna Krupińska. Punkt 2, paragraf 2, punkt 2 otrzymuje brzmienie 2. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, a przewodnicząca pani Krupińska Katarzyna, członek Mirosław Czyszek, członek Alfred Stanisław Truszkowski, członek już jest dość. Paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są zapytania? Proszę. Tylko jedno pytanie, bo Mirosław Czyszek był zastępcą przewodniczącego komisji, a tutaj jest zrobiony jako członek komisji. To tak było przedtem ustalone. Tak było w tej uchwale. Później to zmienialiśmy, ale odnosimy się do tej pierwotnej uchwale, bo jak Państwo pamiętacie, przewodniczącego komisji wybiera się na sesji, a wiceprzewodniczącego na między komisji. Sobą. Także zostawmy to w takiej formie, doradcy prawne tu. Są zapytania? Nie widzę. W takim razie proszę przegłosujmy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 5? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 11 głosów za. Projekt numer 6, zmieniający uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz dokonania wyboru przewodniczących tej komisji. Ze względu na to, że pani Nykołyszak została wybrana na wiceprzewodniczącą Rady, trzeba uzupełnić skład osobowy Komisji Rewizyjnej. Proszę, czy są? Proszę bardzo. Chciałem zgłosić kandydaturę pani Teresy Jakubic. Czy pani wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy są jeszcze? A proszę bardzo. Ja chcę zgłosić kandydaturę Mirosława Czyszka. Wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy są jeszcze zapytania? Nie widzę. W takim razie przeczytam. Na tym razie przegłosuję. Kto jest? Teresa Jakubic i Mirosław Czyszek. Komisja ma 5 osób, tak mówi nasz statut. Tak statut mówi, mamy 5 osób. Komisja rewizyjna składa się z 5 osób. Dwie osoby, które przychodzi.
na poparcie kandydatury, to nie teraz Jakubiec będzie pierwszy, a drugie będzie pana Czeszka. Tak? Można głosować? Tak. Czy już jest stan kandydatów? Nie widzę. W takim razie proszę przegłosować. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem, aby pani Jakubiec była członkiem komisji rewizyjnej? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 7 głosów za, przeciw 3, 1 się wstrzymał. Drugie głosowanie, kandydatura pana Czyszka. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem, aby pan Czyszek był członkiem komisji rewizyjnej? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Cztery głosy za, przeciw 5, wstrzymało się. Ogłaszam, że członkiem komisji rewizyjnej została pani. Przeczytam. Całą uchwałę przegłosujmy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały dotyczącej komisji rewizyjnej? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 10 głosów za. Głosowało 10. Dziękuję. Projekt uchwały numer 7. W sprawie zmiany uchwały numer 36/199/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 w sprawie uchwalania statutu gminy Zalewu. Był temat na komisjach.
chodzi tylko o szkołę podstawową w Borecznie i nadanie imienia. Także i ona była czytana. Czy ktoś są zapytania w tym temacie? Nie widzę. Proszę, przegłosujmy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały numer 7, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 10 głosów za, 10 głosowało. Przechodzimy do punktu 8 w sprawie zmian treści uchwały nr 37/302/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz typu ich pobierania. Panią kierownik, bardzo proszę. Uchwała Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie zmiany treści uchwały nr 37/302/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W tytule uchwały po wyrazach w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodaje się, prostując oczywisty błąd pisarski, pominięcie litery, literę i. Paragraf drugi. W treści uchwały nr 37/302/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania wprowadza się poniższe zmiany. Podpunkt pierwszy. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie. Paragraf 3. Osoby, które nie spełniają warunku, o którym mowa w paragrafie drugim, zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli. Tutaj Państwo macie tabelę. Ona była mocno dyskutowana na komisjach, natomiast ja jeszcze poproszę o dyskusję, żeby poprawić na drugiej stronie, środkowej kolumnie, trzeci wiersz od dołu, kwotę 23/22. Podpunkt drugi. W paragrafie czwartym zmianie ulegają następujące zapisy. A. W punkcie pierwszym uchyla się w całości zapisy litera C. Podpunkt B. Punkt drugi otrzymuje nowe brzmienie. Podpunkt drugi. Częściowe zwolnienie z opłat może nastąpić wówczas, gdy podpunkt A. Ściągnięcie w całości należności za usługi lub ich pobranie od podopiecznego zagraża ważnym interesom osoby korzystającej z usług. W nawiasie w szczególności zdarzenie losowe, stan zdrowia, choroba członka rodziny. Podpunkt B. Gdy uiszczenie niezbędnych kosztów bieżącego utrzymania, kosztów na leczenie i kosztów odpłatności za usługi opiekuńcze objęte tą uchwałą mogą doprowadzić do ubóstwa podopiecznego. Podpunkt 3. Paragraf 5 otrzymuje nowe brzmienie. Paragraf 5. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 43 zł za jedną godzinę, w nawiasie stawka godzinowa. Podpunkt 4. Paragraf 6 otrzymuje nowe brzmienie. Paragraf 6. Koszt jednej godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 90 zł za jedną godzinę, w nawiasie stawka godzinowa. Paragraf 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę, przegłosujmy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 8, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 10 głosów za i 10 osób. Dobra. 9.
Piątka była rozpatrywana uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym gruntów 231/14 o powierzchni 0,4350 ha położone w obrębie zalewu. Ona była czytana na komisjach i rozpatrywana. Czy ktoś chce z Państwa zabrać głos w tym temacie? No nie pozytywnie, Alfred. Komisja oświatowa była 50-50. Tak, bo na posiedzeniu było dwóch członków. Jeden był za, drugi był przeciw. Drugi się wstrzymał. Może ja powiem, bo oglądaliśmy tą działkę. Komisja rolna, był również pan przewodniczący rady i podsumowując tą wizję lokalną, stwierdziliśmy, że ta działka ma bardzo dobre walory budowlane, samoistnie może być sprzedana. Poza tym więcej jeszcze jest szczegółów, nie będę tu opowiadał. Może zachęcamy do odrzucenia tego w tym stanie tego projektu i przeznaczenie działki do sprzedaży w przetargu otwartym. Jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze więcej szczegółów, no to mogę powiedzieć. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, bardzo proszę, panie żeby komisarzu. Po prostu wyrzucić argumentację, która była na wtorkowych komisjach wkładana, bo ona jest nieprawdziwa. Sprawdziliśmy u radcy prawnego i u notariusza i ta część, ale to nie rzutuje na pański wniosek absolutnie, tylko chciałbym, żeby ci, którzy byli na posiedzeniu wtorkowym komisji, to w tej części odnoszącej się do ustawy o ochronie ukurze, tak to się nazywa chyba, tak, i stania się rolnikiem i korzystania z wielu jakichś przywilejów, absolutnie nie ma w tym przypadku, nie miałoby żadnego znaczenia. To jest opinia radcy prawnego i notariusza, ale powtórzę jeszcze raz, nie rzutuje to z mojej strony w żaden sposób na wnioski tu postawione przed chwilą. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Wnioski nie widzę. W takim razie przegłosujmy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały numer 10? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przeciw jest 9, wstrzymało się 1. Dziękuję bardzo. Działka do sprzedaży. Projekt uchwały numer 10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 15 lat umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym gruntu 236/5 o powierzchni 0,2800 ha położonej w obrębie zalewu numer 1. Temat i uchwała ta również była rozpatrywana na komisjach. Czy są zapytania w tym temacie? Bardzo proszę, panie Czyszek. Ja tylko mam pytanie, bo ta działka jest w tej chwili dzierżawiona. Przez kogo ona jest dzierżawiona? Po naszym posiedzeniu komisji ja poleciłem panu Tomaszowi Bobkowskiemu, żeby dokładnie sprawdził okresy dzierżawy tej działki i tutaj z wiedzy, nazwijmy to historycznej, możemy powiedzieć, że właściwie od czasu zasiedlenia się tamtych mieszkańców, to w pierwszym okresie, nie wiem, które to były lata, kilkadziesiąt lat temu, dzierżawcą był ojciec aktualnego dzierżawcy, który już odszedł na drugą stronę światła. Przed podpisaniem umowy 2,5 roku temu na dzierżawę 3-letnią, którą ja podpisałem zainteresowanym dzierżawcą, była mama tego starającego się o tę dzierżawę. Czyli ta działka jest w dzierżawie tej rodziny od lat
kilkudziesięciu, natomiast pan Tomasz dokładnie nie może powiedzieć, bo pan... Od 60. No tak, to dobrze powiedziałem. Ponad 60 lat. I to było cały czas w dzierżawie. Analizowaliśmy możliwość sprzedaży tej działki, ewentualnie bezprzetargowej. Nie ma na to możliwości. Areał jest taki, że jak wydzielimy tą działkę, to musimy zrobić przetarg nieograniczony. A z naszej wiedzy, takiej, no, nazwijmy to kuluarowej, wiemy, że ten aktualny dzierżawca nie będzie w stanie tej działki kupić. Także no, moja prośba by była do Wysokiej Rady, żeby uznając tą historyczną niejako obecność tych mieszkańców tam i urządzenie, jakżeście stwierdzili po wizji lokalnej, że to ładnie jest wszystko tam zagospodarowane, żeby umożliwić tą dalszą dzierżawę. Tym bardziej, że to nie jest jedyny przypadek w Zalewie, że takie długoletnie dzierżawy nasi mieszkańcy mają. To tyle, takie uzupełnienie do naszych dyskusji na poniedziałkowych i wtorkowych posiedzeniach komisji. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania, wnioski? Nie widzę. W takim razie proszę, przegłosujmy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu numer 10? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 10 za. Przechodzimy do uchwały numer 11 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo na lata 23-24. Bardzo proszę, panią skarbnik. Uchwała Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo na lata 2023-2040. Podstawa prawna uchwala się następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Zalewo na lata 2023-2040 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Zalewo po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tegorocznej wieloletniej prognozie finansowej zmianie uległa kwota dochodów i wydatków na 2023 rok w związku ze zmianami w budżecie. Natomiast kwota deficytu i zadłużenia na koniec 2023 roku i lata kolejne nie uległa w zmianie i pozostałe załączniki również. Nie wiem, czy teraz odczytać już projekt kolejny, czy... Tak, proszę. Czy... Moment, nie. Razem? Nie, proszę czytać. Dobrze. Uchwała Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023 rok. Podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 10 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 288 158 zł 2 grosze zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 28 431 zł 94 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 306 589 zł 96 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf drugi. Plan po zmianach. Dochody 44 793 360 zł 70 groszy. Wydatki 52 075 097 zł 73 groszy. Z dochodów, o których mowa w paragrafie drugim, przeznacza się na dochody bieżące 35 450 123 złote 72 grosze. Dochody majątkowe 9 343 236 złote 98 groszy. Z wydatków, o których mowa w paragrafie drugim, przeznacza się na wydatki bieżące kwotę 36 601 682 zł 33 grosze. Wydatki majątkowe kwotę 15 473 415 zł 40 groszy. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 15 254 415 zł 40 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 363 540 zł 25 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
dochody w wysokości 185 445 zł, wydatki w wysokości 246 630 zł 42 grosze. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 5. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 281 737 zł 3 grosze zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3 234 603 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 258 471 77 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2 727 476 84 grosze, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 61 185 42 grosze. Paragraf czwarty. Przychody budżetu w wysokości 8 311 737 zł 3 grosze, rozchody w wysokości 1 030 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf piąty. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 234 603 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 030 000 zł. Paragraf szósty. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w paragrafie piątym na pokrycie występującego roku w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ponadto upoważnia się burmistrza do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy zalewo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uzasadnienie do projektu uchwały. Załącznik nr 1. Zmniejszamy dochody 10 000 zł na lokalny transport zbiorowy. Jest to dotacja z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i wynika to z faktu, to jest zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków jest to zmniejszenie. Te 10 000 wynika to z faktu takiego, że musimy dostosować plan. Taki okazało się, że u pana marszałka plan jest o te 10 000 mniejszy. My mieliśmy o 10 000 większy w swoim budżecie, w związku z tym dokonujemy zmniejszenia. Natomiast zwiększenie dochodów łącznie o 288 158 zł i 2 grosze. I tak, wpływy z najmu i dzierżawy 5 000 zł, dotyczy to obwodów łowieckich, wpływy z różnych opłat dotyczy ekomariny 12 000 zł, wpływy z różnych dochodów 10 000 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł to są refundacje z Urzędu Pracy 5 000 zł, wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych 29 500 zł, wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych 10 000, wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 30 000 zł, wpływy z podatku rolnego osób fizycznych 140 000 zł, wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych 8 000 zł, wpływy z opłaty targowej 10 000 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 7 000 i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadanie asystent rodziny 21 658 zł i 2 grosze. Po stronie wydatków w dziale 600
to, co już mówiłam, zmniejszenie na lokalny transport zbiorowy 10 tysięcy złotych i zwiększenie wydatków 20 tysięcy na zakup usług pozostałych drogi gminne. W turystyce przeniesienia między paragrafami na kwotę 2 tysiące złotych, w dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych 10 tysięcy złotych związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Dział 754, tutaj przenosimy między paragrafami kwotę 2 tysiące złotych. W dziale 851 oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków bieżących o 10 600 zł na wniosek dyrektorów szkół i zwiększamy wydatki bieżące o 187 100 zł też na wniosek dyrektorów szkół, to głównie płace nauczycieli, szczególnie odprawy emerytalne. W dziale 851 ochrona zdrowia przenosimy kwotę 200 zł między paragrafami. W dziale 855 i 852 to są też przeniesienia na wniosek pani kierownik MOPS i tak w 852 pomoc społeczna 2500 zł 32 grosze, a w dziale 855 rodzina 1131 zł 62 grosze. Oprócz tego w związku z otrzymaniem środków na asystenta rodziny zwiększamy wydatki o 21 658 zł i 2 grosze. I dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie 60 tysięcy złotych i jest to wypłata odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla dyrektora odchodzącego na emeryturę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, czy są pytania do projektu numer 11? Nie widzę, w takim razie proszę przegłosujmy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały numer 11, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało, dziękuję. Głosowało 10 i 10 za. Projekt numer 12. Czy są jakieś zapytania w tym temacie? Nie widzę. Bardzo proszę, przegłosujmy projekt uchwały numer 12. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 10 głosów za. Przechodzimy do punktu numer 12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje wniosków radnych. Nie widzę. Sprawy różne. Najpierw ja zacznę, dobrze? Pozwolicie państwo, że w tym punkcie przedstawię informację burmistrza Zalewa dotycząca analiz oświadczeń majątkowych zgodnie z artykułem 24 ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2023, pozycja 40, z późniejszymi zmianami przedkładam informację dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2022. Do złożenia oświadczeń byli zobowiązani burmistrz Zalewa, skarbnik gminy, sekretarz gminy, kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych gminy, prezes zarządu gospodarki, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie spółka ZOO, prezes zarządu społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Północ spółka ZOO w Olsztynie, pracownicy samorządowi, którzy z upoważnienia burmistrza wydają decyzje administracyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdziłem, że wszystkie wyżej wymienione osoby złożyły swoje oświadczenia w ustawowym terminie i nie stwierdziłem uchybień powodujących konieczność złożenia wniosku o kontrolę z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Złożone oświadczenia wraz z kopiami zeznań podatkowych zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Iławie w celu ponownej weryfikacji. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie w ramach swoich uprawnień pismem z dnia 25 października 2023 znak 2808/SKA1.4050.1.2023.270 wskazał drobne usterki w przypadku 7 oświadczeń majątkowych. Informacje o ich wystąpieniu przekazałem osobom, które one dotyczyły, w celu złożenia stosownych wyjaśnień. Wyjaśnienia te zostaną przesłane do Urzędu Skarbowego w Iławie. W analizowanym oświadczeniu majątkowym burmistrz Zalewa, naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie,
nie stwierdził nieprawidłowości. Oświadczenie to zostało złożone w ustawowym wymaganym terminie. Pozostałe oświadczenia nie budziły zastrzeżeń, nie stwierdzono w nich braków formalnych. Szczegółowy wykaz uchybień zawiera wyżej wymienione pismo naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie skierowane do przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie. Ponadto informuję, że część a wszystkich oświadczeń majątkowych zawierająca informacje jawne zostały opublikowane w biuletynie informacji publicznej na stronie www.bib.zalewo.pl. Podpisał burmistrz Marek Żyliński. Kolejna informacja, informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Zalewie. W myśl artykułu 24 ust. 6 ustawy w samorządzie gminnym dokonałem analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Zalewie i zgodnie z ustawą przekazałem oświadczenia majątkowe radnych do Urzędu Skarbowego. Wszyscy radni oświadczenia majątkowe według stanu na 31 grudnia 2022 złożyli w ustawowym terminie. W dniu 25 października 2023 roku wpłynęło pismo naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie dotyczące złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Zalewie oświadczeń majątkowych. W piśmie poinformowano, że do naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie wpłynęły oświadczenia majątkowe 13 radnych Rady Miejskiej w Zalewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2022. W oświadczeniach trzech osób stwierdzono nieprawidłowości, pozostałe oświadczenia nie budziły zastrzeżeń. Do naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie wpłynęły również oświadczenia majątkowe radnych w związku z podjęciem lub zaprzestaniem funkcji radnego. Dwie radne oświadczenia tych osób nie budziły zastrzeżeń, nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto do naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie wpłynęły przesłane przez wojewodę warmińsko-mazurskiego oświadczenia majątkowe burmistrza Zalewa oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2022. Oświadczenia złożono w wymaganym ustawowo terminie. W oświadczeniu przewodniczącego Rady wojewoda warmińsko-mazurskim stwierdził drobne nieprawidłowości. Radni, których oświadczenia majątkowe dotyczą zastrzeżenia, zostały o tym poinformowani i winni wyjaśnienia. Część a wszystkich oświadczeń majątkowych zawierających informacje jawne została umieszczona w biuletynie informacji publicznej gminy Zalewo. Podpisał przewodniczący Rady Krzysztof Gabryś. Dziękuję. Proszę, pan Czyszek chciał głos? Nie? Czy są jeszcze? Tematy nie ma. W takim razie proszę państwa, z uwagi na to, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia i nas Nowy Rok, chciałem życzyć państwu i waszym rodzinom wszelkiej pomyślności na święta i na ten 2024 rok. Dziękuję. Jeśli można, panie przewodniczący, chciałbym dołączyć się do pańskich życzeń i po pierwsze serdecznie podziękować za miniony rok ciężkiej naszej pracy, ale uważam skutecznej, mimo wszystkich przeciwności, głównie finansowych. No wiemy, jaka jest sytuacja. Ogromnie państwu dziękuję. A na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, najwspanialsze święta w naszej kulturze, chciałbym życzyć państwu szczęścia, ciepła w waszych domach rodzinnych, spełnienia wszystkich marzeń, spełnienia życzeń do świętego Mikołaja i żeby wszystko się darzyło, przede wszystkim zdrowie, żeby było i we wszystkich rodzinach i uśmiech na twarzach, i również wspaniałe życzenia na nadchodzący 2024 rok. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję. W takim razie, jak nie ma innych spraw, zamykam posiedzenie 59. zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję.